Witajcie, widzowie, w kolejnym filmie na kanale. W końcu w wakacje są dla mnie, bo moje wakacje się zaczęły dość niedawno. I w końcu, mały wakacje, mogę nagrywać tak jak chciałem, bo ja chciałem dużo rzeczy w wakacje robić. Ale zanim się te wakacje zaczną, to jeszcze trzeba coś innego zrobić. Granie ja dobra, nie wiem, jak zbyt zacząć sensownie ten film, ale po prostu było jakiś czas temu na kanale pewne zamieszanie spowodowane, no, moimi działaniami. I chciałbym dzisiaj sobie tak o nim trochę pogadać i je wyjaśnić. Zresztą obiecywałem wam już kilkukrotnie na Instagramie i na YouTubie też, że taki film zrobię, gdzie. you <laughs> Wszystko opowiem, jak to się już wszystko zakończy. A że zakończyło się to niedawno bo zakończyło się to jak kilka dni temu już tak kompletnie no to dopiero teraz mogę wam opowiedzieć. Chociaż mówiłem, że ja to będę w czerwcu jeszcze mówił. No ale wyszło, jak wyszło, mamy i piec, i teraz będę mógł wam wszystko opowiedzieć. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie są osoby, dla których nic się w ogóle nie wydarzyło, ale też może znajdą się osoby, dla których coś się wydarzyło, coś było nie tak. Dla mnie też osobiście właśnie było coś nie tak, i tak też do trochę własnego, trochę spokoju chciałbym to opowiedzieć jakoś to pozbierać. I mam nadzieję też, że dla kogoś, kto też nie wiedział zbytnio, co się dzieje, no to będzie to jakiś tam, powiedzmy, jakieś coś dobrego, że ja tutaj wszystko to zbiorę, co i jak. No i dobra, no to chyba w takim razie tyle. Mogę już przejść do rzeczy. Granie, całe zamieszanie jest spowodowane jedną zasadniczą rzeczą, mianowicie taką, że ja odkąd wróciłem na YouTube ten rok temu, a to naprawdę już jest zaraz rok, bo tutaj jak coś mam ściągawkę z boku, pierwszy film rzuciłem po powrocie 9 lipca. Dzisiaj, jak ten film jest 7, a w on na kanał 8, więc dosłownie następny dzień. Jest rocznica mojego powrotu. No to granie wtedy ja po prostu miałem taką potrzebę, żeby robić dużo rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wcześniej robiłem te wszystkie już te przerwy długie, przez które dużo się tutaj nie działo. I tak chciałem sobie to to sobie i wam to zekompensować, no i też ogólnie miałem taką jakąś potrzebę, żeby po prostu robić dużo rzeczy, skoro już wiem co chcę robić i mogę, no to chcę robić dużo rzeczy. I o ile z początku nie robiłem dużo rzeczy, bo musiałem się najpierw odnaleźć w kontencie filmowym, no bo to jednak był dla mnie nowy content mimo wszystko, a idąc z niego tak już bardziej na poważnie musiałem się w tym odnaleźć i... Gdzieś tam, powiedzmy, jakby znaleźć w tym siebie, że tak powiem, nie wiem, jak tokolwiek brzmi, ale po prostu gdzieś tam się odnaleźć tym, żeby czuć, że ja to robię jako ja, nie jako, że po prostu ja tylko prezentuję, ale że to robię po prostu ja. No i co finalnie mi się udało, tylko potrzebowałem to trochę czasu. I właściwie takie odnajdywanie się my się zajął mi cały tamten rok, w sensie od momentu powrotu w lipcu aż do grudnia 2021 roku. Wtedy już tak czułem, że. To jest już moje. I dosłownie właśnie w tym momencie, kiedy ja się już odnalazłem w tym wszystkim, no to się zaczęły właśnie pierwsze problemy z taką właśnie chęcią robienia większej ilości rzeczy. Zaczęło się od pierwszej rzeczy, którą w ogóle ja sam nawet już wam mówiłem o tym, że się wydarzyła. Mianowicie maraton w grudniu zeszłego roku. Generalnie z powodów zdrowotnych byłem wtedy w domu i postanowiłem, że przez cały grudzień będę wam wrzucał dużo odcinków. Wtedy jeszcze na kanale były headespekcje, czyli streszczenia filmów. I chciałem wtedy stresić całego Harry'ego Pottera w ciągu całego miesiąca. Było to wykonalne, fakt, że trochę musiałbym na tym posiedzieć, ale... Mogłem to zrobić. No finalnie co wyszło? Zrobiłem tylko 4 odcinki, z czego jeszcze ostatni, czyli Czara Ognia, wyleciał w Sylwester, był zablokowany i wyleciał drugiego stycznia dopiero, więc, no się liczy, ale też tak nie do końca się liczy. No ale generalnie, ja zapowiadałem, że wyleci wszystkie 8 części, jeszcze tam przy okazji wtedy wyciął film na 5 odcinka kanału, streszcie nie są, jeszcze chciałem zrobić podsumowanie i jeszcze w roku 2021. Także, jeżeli by to wszystko dobrze wypaliło, było 11 filmów w ciągu jednego miesiąca, co jak na mnie. To jest dość duża liczba. Nie wiem, teraz tak siedmiu filmów na kanał wratuje w miesiącu, ale myślę, że taka jedenastka to byłaby naprawdę spora liczba. Natomiast nie wyszło to dlaczego? Ponieważ zacząłem się zajmować też innymi rzeczami. Ponieważ pod koniec listopada poznałem wtedy ekipę Minabi. Znaczy no powstała ekipa Minabi, poznaliśmy się tam z częścią ludzi i jakoś tak postanowiliśmy zacząć działać. W filmie podsumowującym rok 2021 mówiłem o tym, że wtedy myśleliśmy nad jakimś projektem, konkretnie myśleliśmy o fabule. Fabule w Minecraftie, którą chcieliśmy zrobić, ale w finale doszliśmy do wniosku, że nie damy rady tego zrobić, że my kompletnie nic nie umiemy, jeżeli chodzi o o takie rzeczy i że potrzebujemy najpierw zrobić coś innego, coś w czym się odnajdziemy i jak już się odnajdziemy i nabierzemy wprawy, to wtedy rzucimy się na coś większego, czyli fabułę. Ale... Tak czy siak, no to od końca listopada do aż świąt, ja siedziałem codziennie na Discordzie po kilka godzin i siedziałem i coś robiłem, a akurat robiłem dość dużo na ten moment, no, gdzieś tam byłem po prostu bardziej jedną z aktywniejszych osób, mimo tego, że wtedy jeszcze nie byłem szefem, ale starałem się jednak gdzieś tam udzielać i dużo robić, a do sobie nie było naprawdę dużo, bo trzeba było postawić wszystko, trzeba było całą fabułę zaplanować i ogarnąć wszystko po prostu z nią związane czy to tam serwer, mapę itd. No nie robiłem wszystkich rzeczy, ale starałem się robić jak najwięcej, bo zależało mi na tym, żeby to po prostu. Wyszło. Efekt jaki? Po pierwsze, zawaję maraton, no bo siedziałem na Discordzie i to. Po drugie, co też mówiłem, to się też odbiło trochę na moim zdrowiu, bo mój oganiec po prostu, no miał dość tego, że ja siedzę przed kąpem cały dzień. I wtedy ja już zauważyłem, że coś jest i tak, już mi się taka czerwona no lampka zapaliła. Ej, za dużo na siebie nakładasz. Nie lub tyle, bo się wykończysz. I gdybym się wtedy posłuchał, to teraz nie musiałbym tego filmu i wam nie opowiadać, że znowu zrobiłem to samo, bo znowu zrobiłem to samo i to jeszcze gorzej. W filmie podsumowującym rok 2021, oprócz tego, że powiedziałem, że no tutaj się zaangażowałem, moje zdrowie tutaj dało sobie znać, itd., tak itd., tak no to ja wtedy już zapowiedziałem, że będzie dużo rzeczy. Mogłem tak od marca, kwietnia, maja, kiedy to wszystko zaczęło się tak właśnie dziać, no to ja wtedy tak sobie wiem, że jak wszystko dobrze pójdzie, to będą cztery kanały, gdzie ja będę, Aktywny. A co się okazuje, ja sobie dzisiaj obejrzałem ten film, to ja już w styczniu o tym mówiłem, że będą cztery kanały z moim udziałem. Chodziło o to, że chcę główny kanał rozkręcić i będzie tu dużo rzeczy, no finalnie głównemu kanałowi obywało się najbardziej, bo przez to wszystko... Tu było najmniej rzeczy. Po drugie chciałem odpalić kanał Herosi Games, potem też Herosi Minecraft. No, no, nazwa była zmienna. I tam sobie też robić rzeczy. Po trzecie, kanał Hema Studio, który miałem. To był kanał, tam sobie jeden z moich innych kanałów, który kiedyś tam stworzyłem, był tam tylko jeden film, chciałem go też rozkręcić, żeby on też sobie istniał. I po czwarte kanał Minabi, który Eee, mieliśmy chyba... kiedy mieliśmy go rozpoczynać? Nie pamiętam już teraz dokładnie, ale mieliśmy tam rzucać jakieś różne rzeczy, a finalnie ten kanał dalej stoi i nic tam nie ma, ale to też co z nim to przejdę później. No i sumując, mimo tego co się działo w grudniu, ja sam zapowiedziałem, że będzie się w tym roku działo dużo rzeczy, będą te cztery kanały, ale... No, tak nie wyszło. Jestem też skutki tych moich wszystkich planów, no to zrobiły się, mam wrażenie, dla mnie jeszcze gorsze niż tylko samo, samo obejwanie mojego zdrowia. Fakt, że też tutaj, też trochę gorzej się poczułem pod tym względem, ale też i. Moja psycha też powiedzmy, dała sobie zdać. Ale przejdźmy ogólnie, jak to wszystko było. Zaczął się od pania kanału Hedosi Games, kiedy to było 15 stycznia. 15 stycznia pojawił się pierwszy film, ja też tu zapowiedziałem, że ten kanał się pojawił. No i zaczęliśmy serię Minecraft z Hedosim. Z początku no było w ogóle ok. Po to się po prostu nagrywaliśmy jak zwyczajnie odcinki? Tylko, że w pewnym momencie, jak nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, to przechodziło się to ze zwykłego grania w RP, czyli taką półfabułę. W sensie w ogóle mieliśmy taki plan, że tak to będzie, ale wydaje mi się, że my wposzliśmy w to za mocno. Za bardzo się staraliśmy i za bardzo to faburanie, niż zaplanowaliśmy to na początku. Dlatego też temu poświęcałem strasznie dużo czasu, ponieważ naprawdę trzeba było się przyłożyć do nagrania tych odcinków, a nie o to chodziło. Nie mieliśmy tak się przykładać do robienia tych odcinków. Mieliśmy po prostu sobie grać i jakieś tam elementy fabułane mieć. A w pewnym momencie doszło do tego, że po prostu wyglądało to, jakbyśmy robili taką pełną fabułę. A przynajmniej ja tak to odczułam. I przez ten właśnie nakład pracy na Hedosi Minecraft, no to obejwał główny kanał, ponieważ od 15 stycznia do. 9 kwietnia, kiedy weciał ostatni odcinek na kanał Herocity Minecraft, na główny kanał weciało tylko ile? 9 filmów. Także widzicie, poświęcenie na kanał Herocity Minecraft, gdzie ja nie miałem aż tak mu się poświęcać, sprawiło, że główny kanał oberwał. Ale potem przed kwiecień i gdzieś tam po się zrobiło trochę luźniej, sera Minecraft Herocity została przerwana na 11 odcinku, więc ja znowu mogłem się skupić na głównym kanale. Ale... Do czasu, Ponieważ w momencie, kiedy przerwaliśmy P, my już zaczęliśmy sobie robić nowe plany różne. No i znowu wracaliśmy do koncepcji tego, że będą cztery kanały z moim udziałem. Mianowicie myśleliśmy po pierwsze o ponownym odpaleniu chemy studio. W sensie, bo to najpierw tak jakoś odeszło w nie pamięć, a potem było dobra, odpalamy. I to według panów miało być studio dubbingowe, gdzie będziemy robić dubbingowe streszczenia. Tak, mówiłem sobie, że nie chcę już mi się zbytnio robić respekcji, do tego też przejdę na koniec. To może zrobię dubbingowe streszczenia, może to będzie fajniejsze. Po drugie, fabuła. Tak, jak na początku nam fabuła nie wyszła, wtedy w tym grudniu. No to myśleliśmy, że po tym robieniu EP czyli pół fabuły, choć bardziej bym powiedział, że to jednak było trochę fabualne, no to, że teraz nagle nam fabuła wyjdzie, iż to będzie dobry pomysł. Z perspektywy czasu to nie był dobry pomysł. Ale no wtedy powiedzieliśmy sobie, że a może jednak zrobiłem pełną fabułę, może będzie nam się to lepiej robiło. Jeszcze tak poza kanałami dożycimy do tego mojego Discorda, którego ja chciałem odpalić i fajnie, że go odpaliłem, ale wydaje mi się, że był na to zły moment, bo wtedy byłem tak zarzucony wszystkim, że na tym Discordzie nie mogłem się w pełni skupić. No i jeszcze dożyć do tego wojny. Narodów. Wojna Narodów, czyli serwer w Minecraft'cie, który chciałem postawić i dać go na Discorda. W sensie, żeby po prostu na Discordzie naszym, kierowcym Etosiego, była część dla Wojny Narodów. Co było złym pomysłem, bo finalnie Wojna Narodów przejęła tego Discorda, więc no, nie wyszło tak jak chciałem. Chciałem, żeby to był tylko dodatek do Discorda, a nie jego integralna część. To tak planowaliśmy jeszcze kawałek marca i cały kwiecień. W efekcie, chociaż tych filmów w kwietniu było trochę więcej, to mam takie poczucie, że robiłem je na odpierdzie straszne. Robiłem je po to, żeby tylko były. Może nie wszystkie, ale większość czułem, że tak jest. No i też nie tylko kwiecień, ale też początek maja. Tutaj momentem takim przełomowym był Doctor Stage, którego robiłem sam, nie robiłem go Zadim, ale oprócz tego, że robiłem go sam bez Adiego, to też ja w ogóle sam dostrzegłem, że ja ten film zrobiłem źle. Że ten film zrobiłem naprawdę dosłownie, tylko po to, żeby był. Mimo tego, że tak w no, powiedzmy normalnych warunkach, to im ja bym sobie poradził. Ja bym to dobrze opowiedział, bo przecież recenzję objąłem wielokrotnie samemu, i szły one dobrze. A tutaj ta recenzja nie wyszła dobrze. I też mi się wydaje, że może i dobrze, że Adiego wtedy nie było, bo dzięki temu ja też. W ogóle właśnie to zauważyłem. Bo jakby był Adi, to tego nie byłoby aż tak widać, że to mi nie szło. A nie było Adiego, więc cała uwaga była skupiona na mnie. I ja wtedy mogłem zobaczyć, że no, to nie wyszło dobrze, to nie wyszło dobrze. Ja zrobiłem ten film na odpierdziel. Ja, ja to właśnie wtedy gdzieś tak dostrzegłem. Ale też potrzebowałem chwili czasu, żeby to jakoś zrozumieć. Tu była taka kolejna czerwona lampka, która mi się też zapaliła. Ale... Trochę słabiej mi się wydaje, bo wtedy, jak już ten film, to był 8 maja, no to ja nie zrobiłem wtedy zbytnio nic. Nic wtedy nie zrobiłem z tym, tylko po prostu tak gdzieś ta myśl mi tam została, a dopiero jakiś czas później, no to. Coś tam z tym zrobiłem. No i przechodzimy do najważniejszego miesiąca, czyli maja, bo w maju właśnie te wszystkie nasze projekty powoli miały wchodzić w życie. Zaczął się od Day na kanale Hedosi Minecraft, który miał ten kanał gdzieś postawić na nogi. Od dnia 29 kwietnia do 5 maja było Day. Tam mieliśmy odcinki z Hardcore'a, tam były trzy tylko odcinki, bo szybko zginąłem. Były odcinki z bedów, były odcinki ze Skywarsów, no i w sumie tyle. Miał to jakoś tak skręcić kanał przed startem wojny narodów, która też w ogóle miała startować wcześniej, a startowała nieco później. I to był też taki trochę mój gwóźdź do trumnych kwestii. Minecrafta, bo i RP, i to myślenia nad fabułą, i potem ten właśnie cały maraton, i potem jeszcze wojna narodów, sprawiały, że mi się w Minecrafta odechciwało grać. No bo jeżeli wchodziłem po to, żeby albo nagać odcinek tylko i wyłącznie, albo właśnie, żeby nagrać RP, mi się tego Minecrafta po prostu nie chciało odpać. A Minecraft ten jest mój ulubiony gier od wielu lat, więc tak, no trochę dziwnie, że jednak mi się nie chce w tego Minecrafta grać. To znaczy, że coś jest nie tak. Po tej minecraftowym kończyliśmy te wszystkie prace i w maju mogliśmy rozpoczynać pierwsze rzeczy. Mianowicie dokładnie 18 12 maja ogłosiłem wam na Instagramie, że będą trzy ogłoszenia: będzie ogłoszenie majowe, to miało być start Discorda i start Wojny Narodów. Potem czerwcowe, czyli start Chemy Studio, i potem lipcowe, czyli start Fabuły na Minabi. Ogłosiłem wam, że takie trzy ogłoszenia będą. I ogłosiłem wam to pierwsze ogłoszenie majowe, że tam po kilku dniach wam wszystko powiem na kanale. No i dokładnie 21 maja pojawił się odcinek z otwarcia Discorda, znaczy dlatego tam powiedziałem, że Discord jest otwarty i zapraszam, wbijajcie. No i jeszcze odesłałem was na kanał Hedosi Minecraft, gdzie opowiedziałem o Wojnie Narodów, że tam będzie Wojna Narodów, tam się będą działy rzeczy, ja będę z tego nagrywał i będzie fajnie, super chudo, super elegancko. A finalnie doszło do tego, że z Wojny Narodów ani jeden odcinek się na moim kanale nie pojawił. A w ogóle też na YouTube się nie pojawiło w zbyt wiele, bo pojawił się tylko jeden odcinek mentiXa, i jeden odcinek, nie, przepraszam, jeden live u Izy. Także ogólnie na całą wielką ekipę pojawił się jeden odcinek i jeden live, także no dość dużo. Hmm, hmm, hmm. Generalnie tak, zapanowaliśmy sobie start Wojny Narodów na 27 maja i pamiętam, że kilka dni wcześniej zaczęły się tam dziać jakieś różne rzeczy, jakieś wielkie problemy. I wtedy już to był ostatni do trumny. Mi się już kompletnie wtedy nie chciało grać Minecrafta. Na samym starcie 27 maja mnie w ogóle nie było. Znaczy nie, byłem, otworzyłem serwer, byłem przez parę sekund, ale finalnie na nim nie grałem, tylko wyszedłem chwilę później. I chyba w ogóle w trakcie całego Twojego serwera byłem dwa razy tak, żeby zagrać tak zwyczajnie i potem na finale, do którego przejdę na końcu. I wtedy właśnie zdałem sobie sobie sprawę przy tym, ile było tych problemów przy wojnie narodów i tak ogólnie myślę o wszystkim, co się działo, że znowu nałożcie na siebie za dużo i tym razem nałożcie na siebie naprawdę zbyt dużo. Do tego stopnia też, że ja szczerze mówiąc na ludziach z mojej ekipy trochę zacząłem się też wyżywać, żeby tak na ich nakładałem, żeby dużo robić, no i też w efekcie mi się odechciał po nagrywać. I Z taką świadomością, że mam tyle do nagrania, tyle do zrobienia, to po prostu aż mi się już nie chciało robić. A przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że miałem trzeba przyjemność z tego, co robię. No i tak po jakimś chwilę. Odpoczynku 4 dni później, 31 maja, zamknąłem Hedosi Minecraft. Dodałem też potem Story, a parę dni później też wroga z roweru. I w tych wszystkich materiałach powiedziałem właśnie o tym, co teraz mówię, tylko tak trochę mniej. To znaczy, że wpadłem w takie błędne koło. To znaczy, robię sobie rzeczy, chcę robić więcej, robię więcej, a robię za dużo, ponieważ nie wyrabiam. I znowu robię mniej rzeczy, potem robię zwyczajnie, idzie dobrze, znowu robię dużo i znowu tak jak leci, tak samo. W takie błędne koło wpadłem w grudniu 2021 i w takie błędne koło wpadłem też teraz. Na całe szczęście udało mi się zdać z tego sprawę i ogarnąć sytuację na tyle, że wszystko jest znowu dobrze. A co mianowicie zostało zrobione? Pogadaliśmy z ekipą Minabi i fabuły nie będzie. Nie chcę nam się już tej fabuły robić. Chcemy się zająć innymi rzeczami, jesteśmy w trakcie planowania tych rzeczy, ale tam już nie muszę tyle się udzielać. Tam mój udział jest mniejszy, znaczy jest też mój udział, ale nie jest tak bardzo intensywny. I to bardzo dobrze, bo dzięki temu nie muszę tak zasuwać i mam z tego naprawdę Jaką radość z tego, co robimy. W ogóle to, co chcemy zrobić, fajnie zapowiada. Mi się będzie to o wiele lepsze niż Fabuła w Minecrafcie. Kanał Hema Studio nie będzie, ja bym i tak nie dał rady go robić. Więc go nie będę po prostu robił. Wojna narodów natomiast, no niestety, ten serwer nie do końca wypalił. Tutaj mój błąd, ponieważ mało się przy nim angażowałem, bo po prostu sam sobie odebrałem chęci do angażowania się przy tym serwerze. Więc ten serwer żył sobie tak 2-3 tygodnie. Tutaj propsy dla tio mojego technika, który gdzieś tam starał się ten serwer jakoś uaktywnić i finalnie też uznałem tam po rozmowach z nim, że... On dostanie prawa do tego serwera i jak będzie chciał to zrobić długi sezon. Bo po prostu YouTube naprawdę starał się ogarnąć ten serwer, kiedy ja nie miałem kompletnie chęci do robienia. On starał się, żeby coś tam się działo. Fakt, że nie poszło to jakoś dobrze, to jednak tutaj no i Tio, naprawdę jaki szacun się należy. No i finalnie zakończyliśmy serwę dokładnie 2 lipca, był finał. No i zakończyliśmy serwę. No i tyle, I jest spokój. Ja dosłownie pamiętam taki z tego finału, aż tylko tak czekałem na moment, kiedy dobra, kończmy to, bo ja już nie chcę tu być. Jak chcę, żeby ta serwer się skończył? Ideło to sposobem z czterech kanałów zjechałem do dwóch. Bo jeszcze właśnie w kwestii Herosy Games. Teraz jest Herosy Games, bo nie rozumiem nazwę. Zostawiłem go sobie. Nie usuwałem go, bo mówiłem sobie na początku, że nie będę go usuwał, tylko go zostawię, niech sobie leży. I może w wakacje, jak mi najdzie ochota, to coś sobie tam ponagrywam. A to będzie raczej takie na zasadzie po prostu wrzucę sobie jakiś odcinek I nawet nie z Minecrafta Będzie to prawdopodobnie albo Liga, albo Fortnite Bo teraz tylko w te gry głównie gram I jak będę chciał sobie coś tam ponagrywam Jak gram sobie z kimś Wrzucę to na kanał. Tak chcę robić ten kanał w końcu for fun. Bo też właśnie jest ten problem, że ja zamiast ten kanał być for fun, tak po prostu, że sobie wrzucam jakieś randomowe odcineczki, to ja poszedłem w niego zbyt na poważnie. Jeżeli chodzi o robienie na poważnie, to jedyne co to ma być ten kanał, ja chcę go robić na poważnie, mój główny kanał, ale też mimo tego, że na poważnie to chcę się jednak dobrze bawić. A to wszystko, te wszystkie działania odebrałem ja dość nagrywania do tych filmów. No już oprócz tego, że też i czasu nie było na nagrywanie. Teraz ja się naprawdę cieszę, ja już tylko czekałem na wakacje, żeby móc znowu nagrywać i zrobić. Dużo rzeczy, naprawdę dużo fajnych rzeczy się zapowiada, tak jak obiecałem analizy i teorie w końcu się pojawią, mam już kilka pomysłów i co my się może kogoś ucieszyć, headespekcje się pojawią. Te serie headespekcji, których nie skończyłem, czyli Harry Potter i Auta zostaną przeze mnie dokończone. Potem już nie chcę headespekcji robić, bo nie wiem, jakoś jeszcze nie mam ochoty ich robić, ale to co zacząłem trzeba dokończyć. Także zostanie w wakacje dokończone. Kano mi się też w wakacji wystartuje, ale tak jak mówiłem, ja już aż tyle nie muszę przy nim siedzieć, więc po prostu sobie wystartuję spoko. Ja w tym momencie mogę się skupić tylko i wyłącznie na głównym kanale, no i może tam u kogoś jeszcze się pojawię, ale już tylko jako gość, nie jako osoba gdzieś zaangażowana, tylko po prostu ktoś sobie coś nagra no i jacy tam po prostu się pojawię. Dobra, chyba wszystko, chyba wszystko powiedziałem, mam nadzieję, że o nie zapomniałem, tak sobie przeglądam, chyba powiedziałem wszystko. No i to tyle, także widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, może jutro nawet, bo ten film wratuje w piątek, a w piątek idę na Tora do kina, mm -hmm. no to recenzjka będzie, to albo w sobotę, albo w niedzielę. Dobra, to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!